30 września startuje 8. Metropolitalna Noc Teatrów. Jak zwykle oferta najlepszych teatrów Śląska i Zagłębia jest bardzo atrakcyjna i różnorodna. W tym roku dominuje u nas wątek kryminalny. Tak wymyśliliśmy sobie, że kryminał będzie dominował w tym sobotnim spotkaniu z widzami. I poza spektaklami, które planujemy wieczorem, oczywiście, od godziny 16 mamy kilka zdarzeń. Na modelatorni koło sceny w malarni zapraszamy dzieciaków z opiekunami na warsztaty plastyczne właśnie z tym wątkiem kryminalnym, o którym mówiłem, ale też o godzinie 16 zapraszamy po spacer po gmachu teatru z detektywem przewodnikiem, któremu będziemy pomagali rozwiązać zagadkę kryminalną. Dwie godziny później, o godzinie 18, tutaj w tym pomieszczeniu kawiarnia kryminalna, pani Ewa Leśniak i Darek Chojnacki czytać będą fragmenty dwóch kryminalnych powieści. Będzie też sobie można przygotować stanowisko i zrobić zdjęcie z mrocznymi rekwizytami, kostiumami teatralnymi. Natomiast jeśli chodzi o ofertę spektaklową, wieczorem gramy trzy spektakle w trzech różnych miejscach. Duża scena Teatru Śląskiego oczywiście, kultowy, grany ponad 20 lat Mayday, niestety wyprzedany już w tej chwili. O tej samej godzinie, o 19:00, Leni Riefenstahl, Epizody Niepamięci w reżyserii Ewaliny Marciniak, grany w szybie Wilson na Nikiszowcu. I godzinę później, o 20:00, na małej scenie, scenie kameralnej, w reżyserii Grzegorza Kępińskiego, Małe zbrodnie małżeńskie. My przygotowaliśmy ofertę skierowaną zarówno do dzieci najmłodszych, jak i do dorosłych, a także ofertę familijną. Zapraszamy na spektakle o godzinie 16:00 i 18:00. Po spektaklu zapraszamy na zwiedzanie teatru od kulis, a także na obejrzenie naszego nowego foyer. Damy możliwość zarówno widzom najmłodszym, jak i ich rodzicom zobaczenia tego, co na co dzień w teatrze jest niedostępne dla zwykłego śmiertelnika. W galerii Ateneum na 3 maja wystawa bardzo interesującej młodej artystki, absolwentki ASP Katowickiego, Leny Achtelik. Bardzo serdecznie zapraszamy. Natomiast na Placu Andrzeja, w naszych pracowniach plastycznych, przygotowaliśmy warsztaty plastyczne, gdzie rzemieślnicy teatralni pomogą dzieciom wyczarować to, co będą chciały w zakresie teatru lalek. Przygotowaliśmy program dla dzieci poranny, przedpołudniowy oraz program dla dorosłych wieczorny. W ramach tego przedpołudniowego programu zagramy dla dzieciaków bajkę improwizowaną, która polega na tym, że aktorzy zupełnie bez żadnego przygotowania i bez żadnego scenariusza wchodzą na scenę i czerpią inspirację z reakcji dzieci, z wykrzykiwanych przez nich haseł. Oni oczywiście wchodzą w rozmowy i w dialog z dzieciakami. Natomiast jest to taka bardzo spontaniczna i żywiołowa forma, która myślę, że spotka się z dużą radością ze strony dzieciaków, a potem najmłodsi będą mogli spróbować własnych sił w warsztatach improwizacji. Sami zobaczą, jak to jest zbudować scenę albo postać na żywo. Program wieczorny natomiast rozpoczniemy od spaceru, takiego bardzo nietypowego spaceru po niedostępnych na co dzień przestrzeniach teatru. I spacer ten będzie wstępem do spektaklu, który zagramy później, do spektaklu Na dnie Maksyma Gorkiego w reżyserii serii Pawła Świątka, a powiedziałam, że będzie nietypowy, dlatego że w różnych miejscach w teatrze, czyli na przykład w bufecie albo w pracowni krawieckiej, aktorzy zagrają takie alternatywne sceny z tego spektaklu. Oferta Nocy Metropolitalnej oraz zainteresowanie nią rośnie z roku na rok. Skąd bierze się taki sukces wydarzenia? W różnorodności i po drugie w wyjściu z tą tradycyjną formułą, która do tej pory obowiązywała, spektakle teatralne, zwiedzanie od kuchni tych miejsc, w których odbywają się spektakle, poza te oczywiste skądinąd lokalizacje, do takich miejsc jak Ożarowice, jak Knurów, jak Kobiór, a więc miejsca, które będą współtworzyły przyszły, czy już obecny w zasadzie Związek Metropolitalny. Inicjatorem i organizatorem Metropolitalnej Nocy Teatrów jest Metropolia Silesia. Pełna oferta imprezy dostępna jest na stronie www.pełniakultury.pl.